Siostry, bracia, cieszę się bardzo, że dzisiaj znowu możemy tutaj sobie wspólnie razem nie tylko być, ale przede wszystkim też skupić się na tym, co mówi Duch do Kościoła. Mówiąc o naszym umiłowanym bracie Ryszardzie, o Łukaszu, o Kuczerach, przeczytałem na Facebooku taką wiadomość, że ostatnie kazanie, które wygłosił świętej pamięci dziadek, było na temat, co Duch mówi do Kościoła. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby słyszeć, co Duch Boży mówi do Kościoła. Nie wiem, czy byście się zgodzili. Zapraszam was do rozważania, które będzie ciągle gdzieś w optyce wielkanocnej. Reakcje na zmartwychwstanie. Taki jest tytuł dzisiejszego rozważania, a ja bym chciał z wami przeczytać fragment pochodzący z Ewangelii Marka. Ewangelia Marka trochę nam będzie towarzyszyć w najbliższych tygodniach jeszcze. Przynajmniej raz, może dwa, zobaczę. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 16, wiersz od 9 do 14. Gdy Jezus powstał z martwych, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła tym, którzy z nim byli, smutnym i płaczącym. Lecz oni, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie uwierzyli. Potem ukazał się w innej postaci dwóm z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i poinformowali pozostałym, ale i tym też nie uwierzyli. Później ukazał się samym 11, gdy spoczywali przy stole i zganił ich za brak wiary i zatwardziałość serca, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zbudzonego z martwych. Amen. Dziękujemy ci, Ojcze nasz, za twoje słowo, które nam dajesz i za to, że dzisiaj także chcesz przez to słowo przemawiać. Proszę Cię, Panie, otwórz nasze serca, moje i spraw, bym mógł usłyszeć, co Duch mówi dzisiaj do Kościoła w imię Chrystusa. Amen. Ta część Ewangelii Marka, którą zaczynamy, czyli od 9 wiersza, uchodzi za część dodaną. To znaczy, zgodnie z tym, co mówią nam bibliści, Ewangelia Marka oryginalnie kończyła się na wierszu 8, ale w pewnym momencie nie bardzo wiemy, w którym dodano do niej zakończenie. To zakończenie jest sumą różnych zakończeń, które odnajdujemy w innych Ewangeliach i to jest bardzo fajny motyw badawczy dla kogoś, kto by chciał sobie ten wątek przerobić. Ewangelia Marka kończy się tak naprawdę na wierszu 8, tak przynajmniej pierwotnie. A ten wiersz 8, bo tam mowa jest o tym, że kobiety udały się do grobu i że postanowiły pójść namaścić ciało, może grobowiec sam, i mówiły między sobą, to jest ważne, kto nam odsunie ten kamień. Ich myśli były skupione na tym właśnie odsunięciu kamienia. I wtedy spotkało ich coś wyjątkowego, coś bardzo zaskakującego. Spotkali jakiegoś młodzieńca, który siedział odziany w białą szatę i ich strach ogarnął. Ten młodzieniec do nich przemówił, powiedział: nie bójcie się, wiem, szukacie Jezusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowano, ale on zmartwychwstał, nie ma go tu, to jest miejsce, gdzie go położyli. Idźcie powiedzieć jego uczniom i Piotrowi, on idzie przed wami do Galilei. I potem pojawia się takie zdanie, które kończy tę Ewangelię. Ewangelia według świętego Marka kończyła się takim zdaniem. Posłuchaj. Wyszedłszy, uciekły od grobu, bo dławił je strach i przerażenie i nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. Amen. Tak wyglądał pierwotny tekst tej Ewangelii. Nie wiem, czy wam się podoba. Tak się kończyła ta Ewangelia. Ewangelia o tym, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, ale jednocześnie Ewangelia, która kończy się stwierdzeniem, że one nie były w stanie o tym mówić, ponieważ dławił je, takie bardzo mocne określenie, dławił je strach. Wiesz, jak to jest, jak cię dławi strach? Paraliżuje. Nie jesteś w stanie mówić. Miałeś coś takiego? W dzieciństwie często było tak, że w dzieciństwie, moim dzieciństwie było często tak, jak to w szkole muzycznej bywa,
Karolino, że trzeba co semestr mieć egzamin, co semestr występy, co semestr trzeba było przygotować jakiś materiał do grania i do oceniania. Siedziała komisja i słuchała występów. To powodowało zawsze, że dławił mnie strach i przerażenie. Od tamtej pory nienawidziłem publicznych wystąpień. Do dzisiaj generalnie nie bardzo lubię. Jak unikam, jak się tylko da. Jak tylko można, wolę nie występować. Notabene, jak dzisiaj stąd wyjadę, jestem zaproszony na uroczystość 50-lecia parafii w Milejewie, na której mam wygłosić jakiś referat, więc... Ale gdybym tylko mógł, to bym go nie wygłosił, bo bym po prostu... Bo mnie dławi strach i przerażenie. I myślę sobie, że... Tak, nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. Ktoś jednak stwierdził, a pod auspicjami Ducha Świętego i pod jego ewidentnym natchnieniem, bo to nie ulega wątpliwości, że Ewangelia tak nie powinna się zakończyć i dodał tak zwane dłuższe zakończenie, które przed chwilką, przynajmniej fragmentem, przeczytaliśmy, jak widzicie. Ale jak wam się podoba takie zakończenie? Zakończenie o tym, że się bały. Różne reakcje na zmartwychwstanie. Ostatnio miałem okazję przeczytać, czy mieć udział w takiej książce, którą napisał Michał Włodarczyk, Kojarzymy Człowieka. To jest jego najnowsza książka, która jest rodzajem komentarza na każdy dzień. Nie wiem, czy mieliście okazję już widzieć, bo on wydał już Ewangelię Mateusza, a teraz wydał właśnie Ewangelię Marka. W Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka idea jest taka, żeby na jednej stronie był tekst rozmyślania na jeden temat w taki sposób, by każdego dnia w ciągu całego roku przeczytać wszystkie cztery Ewangelie i tam z krótkim komentarzem na końcu zawsze modlitwa, czyli zgodnie z taką ideą, która się w starożytności już wykluła, Lectio Divina, więc czytamy tekst po to, żeby stał się dla nas pretekstem do modlitwy. Jeśli ktoś z was miał w rękach tę książkę, czy przede wszystkim Ewangelię Mateusza, bo Marek to jest właśnie świeżynka zupełnie, przyszła do nas w tym tygodniu. Dziękujemy ci, Michale. To bym serdecznie zaprosił, bo myśli tam są bardzo, bardzo interesujące. Michał napisał na przykład coś takiego, że zmartwychwstanie to cud wszystkich cudów, jednocześnie taki, na który nikt nie czekał. I tam są takie myśli, muszę wam powiedzieć. Zwrócił uwagę na to, że to jest cud, ale cud, na który nikt nie czekał. I nie wiem, czy byście powiedzieli, że rzeczywiście to prawda. Zmartwychwstanie było cudem, ale jednocześnie takim, które wymykało trochę naszemu wyobrażeniu i naszemu rozmyślaniu na ten temat. Możemy powiedzieć tak, że w wydarzeniach związanych ze zmartwychwstaniem nie ma w ogóle atmosfery oczekiwania. Czy powinna być? Czy powinna być taka atmosfera, że uczniowie mówią, słyszeliśmy, jak Jezus nam powiedział, że 3 dni po Jego śmierci, 3. dnia powstanie z martwych. Pamiętacie? Ale ciekawa rzecz, bo jedynymi osobami, które czekały na taką sytuację, czy które przypomniały sobie o tym, to byli arcykapłani i faryzeusze. Tak czytamy w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale czytamy po prostu, że zebrali się u arcykapłani i faryzeusze u Piłata. Podoba mi się ten zwrot. Zebrali się u Piłata. Zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata, aby mu powiedzieć, słuchaj, przypomnieliśmy sobie, że ten oszust jeszcze za życia powiedział po 3 dniach zmartwychwstany, dlatego każ zabezpieczyć grób. Ciekawa rzecz, to byli jedyni, którzy brali słowa Chrystusa na poważnie. Arcykapłani i faryzeusze. Oni nie oczekiwali zmartwychwstania. Oni wiedzieli, że on nie zmartwychwstanie. Oni go nazywali oszustem w tym tekście. Oni uważali go za kogoś, kto był niewarty zaufaniu, ale nawet w takiej sytuacji oni stwierdzili, że w razie czego powinny tam stać straże. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo chcę powiedzieć, że po raz kolejny jakby Kościół zawodzi. I bardzo przepraszam, że taką myśl mam dzisiaj o poranku w niedzielę, w tę wielkanocną niedzielę, że nieraz widzimy, że Kościół zawodzi. Nie stoi tam, gdzie powinien stać.
Ja myślę sobie, że dzisiaj, jakbyśmy mieli taką możliwość i znaleźlibyśmy taką okoliczność, żeby przemieszczać się w czasie, moglibyśmy wrócić do bardzo różnych historii. Każdy z nas mógłby sobie wyobrazić jakiś taki czas, do którego by chciał wrócić. Ale wiem, że jako chrześcijanie, jeśli byśmy mieli taką możliwość, to chcielibyśmy wrócić właśnie pod ten grób. Tego dnia, gdy zmartwychwstał, aby tam czekać, aby czuwać tam, aby móc doświadczyć tego wyjątkowego w historii wydarzenia. Może nawet tam właśnie bardziej niż gdziekolwiek indziej. Może nawet bardziej tam niż pod krzyż. Ponieważ jest to fascynujące i jedyne w swoim rodzaju. Chcielibyśmy, chociaż nie ma takiej możliwości. Bóg działa nie tylko wtedy, gdy w coś głęboko wierzymy. Nie tylko wtedy, gdy czegoś bardzo pragniemy. Nie tylko wtedy, gdy na coś bardzo czekamy. Bóg działa niezależnie od nas, również wtedy, gdy nikt nie czeka. Apostołowie nie czekali, uczniowie nie czekali, uczennice nie czekały. Chcę powiedzieć, nie tylko nikt nie czekał, ale też nikt się nie modlił o to. Nie było takiej atmosfery, takiego napięcia modlitewnego. Słuchaj, a może powstanie? A może powstanie z martwych? Chodź, pomodlimy się. No może niech się coś stanie. Chcę zwrócić waszą uwagę, że uczniowie po prostu pogodzili się, że to już jest koniec. I to jest atmosfera przygnębienia, która panuje niedzielnego poranka. Zresztą panowała też i w piątek, panowała i w sobotę. Uczennice też nie bardzo były napełnione oczekiwaniem, że coś się stanie. One poszły do grobu, ale nie z nadzieją, że spotkają Zmartwychwstałego, ani tym bardziej, że będą uczestnikami jakiegoś wyjątkowego wydarzenia. One poszły do grobu, aby namaścić ciało. Chcielibyśmy powiedzieć, nikt poważnie nie brał pod uwagę tego, co Chrystus mówił. Smutne. Prawda? Kościół nie stoi tam, gdzie powinien. Kościół nie ma w sobie tego pragnienia, które powinien. To widzimy w tym tekście. Ale też, jak mówimy, nie jest jakimś takim wsparciem, jakoś zupełnie inaczej patrzy na rzeczywistość. I to jest przejmująca wiadomość o Kościele, która może nas porażać, ale może być też naszą nadzieją. Kiedy patrzymy dzisiaj na to, że nie jesteśmy tacy doskonali, że nie czekamy, że nie jesteśmy rozpaleni, że nie ma w nas takich oczekiwań, Michał napisał takie zdanie właśnie, że Bóg nie działa tylko na nas na zasadzie naszych oczekiwań. On realizuje swoją wolę nawet wtedy, gdy nikt na to nie czeka. Cud, o który nikt nie prosił. A zmartwychwstania nie zatrzymała ani fakt, że nie było modlitwy, ani fakt, że nie było oczekiwania, ani nie było tęsknoty. Nawet tego, że nie wierzono tak do końca w słowa Chrystusa. Nic nie zatrzymywało Chrystusa. Nawet to, że z naszej strony nie było żadnej akcji. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg działa suwerennie. To znaczy, że Bóg realizuje swoją wolę. I to jest cudowna wiadomość. Bo gdyby realizował tylko to, co chcemy, tylko tak, jak chcemy, to myślę, że świat wyglądałby inaczej. Świat wyglądałby bez zmartwychwstania, ponieważ uczniowie nie czekali na Chrystusa zmartwychwstałego. A bez tej wieści po prostu byliby tylko jakimś takim, nie wiem, zagadnieniem dla religioznawcy. Tego dnia pojawiają się dwie informacje. Jedna skierowana do uczniów, która brzmi: idźcie do Galilei, ponieważ Chrystus żyje i poprzedza was w drodze do tego miejsca, a druga skierowana do arcykapłanów i starszych, że coś się wydarzyło tam przy tym grobie, przyszli i powiedzieli strażnicy. Z tego pustego grobu wypłynęły dwie informacje. Jedna, która poszła w stronę uczennic, druga, która poszła w stronę arcykapłanów. Te różne reakcje mnie dzisiaj tutaj zastanawiają.
Pierwszą, może bym przyjrzał się tej reakcji samych uczniów, bo ta reakcja jest bardzo interesująca. Czytamy, że uczniowie, kiedy przyszły do nich kobiety, byli jakoś tak w nie najlepszej kondycji. Czytamy, siedzą smutni, siedzą przygnębieni, siedzą płaczący. Bardzo dziwna sytuacja. Kobiety są w akcji, mężczyźni są wycofani. Taka sytuacja, nie wiem, czy rejestrujecie. Kobiety w akcji, mężczyźni wycofani. Chcę się zapytać, czy Kościół tak wygląda? Albo inaczej, czy chciałbyś, żeby Kościół tak wygląda? Kobiety w akcji, cokolwiek. Pójść, przygotować, kwiaty zrobić, przygotować coś choćby dla umarłego, coś robić. Dość dziwne jest to nasze myślenie o tym, co kto powinien robić. Raczej przyzwyczajeni jesteśmy do tego w naszym myśleniu, że mężczyźni są od działania, ewentualnie kobiety mogą siedzieć i płakać, nie wiedząc, co się dzieje. Tu widzimy, że jest całe szczęście odwrotnie, co pokazuje tylko, że nasze stereotypowe wyobrażenia o roli płci jest niezgodne z tym wszystkim. To wszyscy męscy szowiniści powinni sobie spokojnie przeczytać. Kobiety są w akcji, a mężczyźni siedzą i płaczą. Lamentują, narzekają, przechodzą swoją żałobę w dniu zwycięstwa. Jakby zupełnie nie na czasie, jakby zupełnie nie w tym momencie. To pokazuje nam, że to po prostu jest fenomenalne. To jest reakcja, oczywiście reakcja jeszcze przed zmartwychwstaniem, ale kiedy przychodzą te kobiety, albo dokładnie jedna, bo tutaj jest napisane, że w tej Ewangelii akurat czytamy, że ukazał się Marii Magdalenie i ona poszła, żeby tym uczniom objawić i powiedzieć, słuchajcie, zmartwychwstał, rzeczywiście go widziałam, rzeczywiście z nim rozmawiałam, rzeczywiście żyje, alleluja, Chrystus zmartwychwstał. I oni nie krzyknęli, prawdziwie zmartwychwstał, tylko powiedzieli, kobieta. W tradycji żydowskiej jest taka myśl, tutaj przywołam kilka. Jest taka myśl, którą znajdziemy na przykład u Józefa Flawiusza, kapłana żydowskiego, który napisał wielkie dzieło, Dawne dzieje Izraela. W czwartej księdze czytamy, nie można dawać wiary pojedynczemu świadkowi. Musi być ich trzech, a co najmniej dwóch. I to takich, których świadectwo będzie potwierdzone ich uczciwym życiem. Zwróćcie uwagę, tu nie chodzi tylko o dwóch czy trzech świadków, ale dwóch lub trzech świadków, którzy prowadzą bardzo porządne życie, o których wiemy, że to nie są jakieś oszołomy, przepraszam za wyrażenie, że to nie są ludzie, którzy są niegodni wiary. A więc to powinno być trzech świadków, ostateczności dwóch, ale o których wiemy, że bardzo, bardzo porządni ludzie. Ale on dodaje jeszcze to zdanie. Nie może to być jednak kobieta. W takim klimacie dochodzi do zmartwychwstania. To jest klimat, który jest, no byśmy powiedzieli, totalnie ultrapatriarchalny, fatalny. Kobieta nie może być świadkiem. Józef Flawiusz to zresztą kilka razy powtórzy. A żeby było jasno, on to pisze nie tylko jakby jeden taki przedstawiciel. W Misznie, czyli w pewnej części tradycji należącej do Talmudu, możemy przeczytać w traktacie Naszim, czyli traktacie kobiety, a dokładnie w porządku Naszim, a w traktacie Sota, żeby już być po porządku, takie zdanie. Ktokolwiek naucza Tory swoją córkę, to tak jakby nauczał o sprawach niestosownych. Jeśli ktoś, jakiś ojciec, uczy swoją córkę Pisma Świętego, naucza jej Tory, to robi jej krzywdę. Mówi o rzeczach, o których nie powinna wiedzieć. Chcę zwrócić waszą uwagę, bo to jest pewien sposób myślenia. Nie znajdujemy tego w Biblii. Nie ma ani razu czegoś takiego, że kobieta nie powinna studiować Tory. Ale w tradycji tego ludu był i taki epizod, o którym możemy tu czytać. Jak to komentuje potem ten traktat Sota, komentuje Talmud Palestyński, pozwoliłem sobie to od razu wyświetlić. Czytamy, lepiej spalić słowa Tory, aniżeli nauczać jej kobietę. A więc lepiej spalić Torę, niż uczyć kobiety. Chcę zwrócić waszą uwagę, nie podkreślałbym tego, bo to jest po prostu fatalna rzecz. Ale chcę powiedzieć, zobaczcie, jak daleko odeszliśmy od tego świata. I chcę się zapytać, dlaczego
w ogóle można było tak myśleć. Ale jeszcze o coś chciałbym zapytać. Dlaczego zmieniliśmy nasze wyobrażenie o tym, co może zrobić kobieta? Chcę zwrócić waszą uwagę, że te myśli nie były tylko myślami żydowskimi. Arystoteles, najwybitniejszy filozof starożytności, którego imię wszyscy znamy, choćbyśmy w ogóle nic o nim nie słyszeli, powiedział, że mózg kobiety jest mniejszy od mózgu mężczyzny, dlatego kobieta nie może wielu rzeczy pojąć, zrozumieć, dlatego lepiej jej niczego nie wykładać, dlatego lepiej, jak ona po prostu jest przy kuchni i tam w ten sposób jest jakby zachowana. Jak czytam sobie nieraz różnych komentatorów, to oni mówią, kobiety mogą głosić Ewangelię, tak, ale w domu, swoim dzieciom, ewentualnie wnuczkom, wnukom mogą coś tam mówić i do tego są powołane. Ten sposób myślenia, taki sposób odnajdujemy tu w tej misznie, taki sposób w Torze. Nie uczyć dziewczynek, ponieważ są niezdolne do tego, żeby przyjąć. Chcemy powiedzieć, jak ten świat musi być pokręcony, skoro takie teorie mogą być. I to nie jest jedyna, bo tutaj na przykład w traktacie Pirke Avot, który znajduje się w innym porządku, w Nezikin, w tym traktacie możemy przeczytać takie zdania. Jose, syn Johanana, to można spokojnie też znaleźć ten traktat na internecie, możecie to sprawdzić. Jose, syn Johanana z Jerozolimy powiedział tak, niech twój dom stoi otworem. Niech jego domownikami będą biedacy, czyli przyjmuj jak najwięcej biednych osób. Pomagaj, pomagaj, pomagaj. Bardzo piękny tekst. I dalej mówi tak, za dużo nie rozmawiaj z żoną. Za dużo z nią nie gadaj. Nie, nie, nie rozmawiaj za dużo, bo tak. Tym bardziej nie rozmawiaj z obcą kobietą. Mędrcy bowiem orzekli, bo to jest Pirke Avot, czyli sentencje ojców. Tak to się tłumaczy. Mędrcy bowiem orzekli, że ten, który poświęca zbyt dużo czasu rozmowie z kobietą, wyrządza sobie krzywdę, odrywa się od słów Tory i zmierza w kierunku piekła. Wow. Chcę zwrócić waszą uwagę na to, że w tym klimacie pojawia się nasz nauczyciel, nasz Pan, Jezus Chrystus. To nie jest tak po prostu, nie mówię tego, żeby deprecjonować jakiekolwiek środowisko, czy mówić, że tamci ludzie byli jacyś szczególnie źli. Chcę wam powiedzieć, że ten sposób myślenia był i Bogu dzięki, mam nadzieję, odszedł już zupełnie do lamusa i nikt w ten sposób nigdy na drugiego człowieka nie spojrzy, tym bardziej nie będzie patrzył w ten sposób z pozycji chrześcijańskiej. Dlaczego? Z jednego powodu, siostry, bracia. Dlatego, że nasz Pan uznał kobiety za swoje uczennice i robił to wbrew całej tradycji starszych. Dlatego go znienawidzili. Mówili, ten człowiek zadaje się z kobietami. Kiedy spotkali go uczniowie, kiedy rozmawiał z Samarytanką, pamiętacie? Dziwili się, że z nią rozmawia. Dlaczego się dziwili? Bo z obcą kobietą nie wolno rozmawiać, nie wolno spędzać z nią czas, bo wyrządzasz sobie krzywdę i możesz trafić do piekła. Niszczysz Torę. Nie ma co im wykładać Tory. Nie ma co ich nauczać Słowa Bożego. Jak daleko odeszliśmy od takiego fatalnego myślenia, Bogu niech będą dzięki, właśnie dlatego, że nasz Pan Jezus Chrystus zrobił coś zaskakującego. Bo kiedy zmartwychwstał, to chcę wam powiedzieć, siostry, bracia, bo myślę, że to jest jasne. Mógł pójść do mężczyzn i pominąć te wszystkie rzeczy, tak? Kobiety przyszły do grobu, ale on poszedł do świata mężczyzn. Zamiast tego poszedł do kobiet. Spotkał się z tymi uczennicami, które wypłakiwały swoje oczy z powodu tego, co się stało. Spotkał się najpierw z kobietami. Chcę powiedzieć, to nie jest tak, że, one tam były, to przy okazji go spotkały. Nie, on się im objawił. Chcę zwrócić uwagę, on mógł się objawić najpierw Piotrowi, on mógł się objawić najpierw apostołom, a potem w kolejności jakimś kobietom, ale on postanowił objawić się najpierw kobietom. I chcę zwrócić waszą uwagę na to, moim zdaniem to jest bardzo interesujące, że on w sposób celowy to zrobił. Jakby w tym miejscu nie zgodził się na panujący porządek świata. Definitywnie powiedział, że najpierw zrobi ukłon w stronę pań. Najpierw im powie. Wystawiając mężczyzn na próbę. Dlatego, kiedy przyszły kobiety, kiedy Maria Magdalena się pojawiła wśród apostołów,
to pojawia się to hasło, że nie wierzyli kobietom, ponieważ im wierzyć nie można. Taki sposób myślenia. Bracia, kochani, najkochańsi bracia. Musimy o tym ciągle pamiętać, by rezygnować z tych naszych krzywych wyobrażeń o płciach, o wyższościach, o niższościach w taki sposób, byśmy nie traktowali nigdy drugiej osoby, szczególnie nam bliskich osób, które są kobietami, żebyśmy nie traktowali z żadnym poczuciem wyższości. Wiem, że tego nie robimy, ale no właśnie nasz Pan Jezus Chrystus pokazał nam kierunek, którym chcemy iść i tym podążać. Kościół, gdyby usłyszał to, Kościół, gdyby od początku wziął poważnie do serca tę myśl, znacznie szybciej wprowadziłby znacznie więcej reform. Nie zrezygnowalibyśmy tylko z niewolnictwa, nie zrezygnowalibyśmy tylko z krzyżowania, nie zrezygnowalibyśmy z innych rzeczy, ale wprowadzilibyśmy też kobiety w ten obszar znacznie wcześniej. Ale widzimy, że bardzo często jest właśnie tak. Kościół nie jest gotowy. Tak, śmiali się z tego także intelektualiści pokroju Celsusa. To jest taki intelektualista antychrześcijański, napisał dziełko o słowie, słowo prawdziwe. Dziełko, którym potem zmierzył się niejaki Orygenes, pisząc przeciwko Celsusowi. I właśnie tam, w tej księdze przeciwko Celsusowi, znajdujemy słowa Celsusa, który mówi tak. Kto go widział? Kto to widział? Kto widział Chrystusa zmartwychwstałego? Jakaś szalona kobieta. Tak? Jakaś szalona kobieta. To wszystko, co ma do powiedzenia. Po prostu wierzycie jakiejś szalonej kobiecie. Powielanie stereotypów tych takich, bym powiedział, dotyczących płci. Więc jeśli to pojawił się kobiecie, to to deprecjonuje. A Jezus właśnie kobietom chciał się pokazać. Chcę powiedzieć, On burzy pewien sposób myślenia. I wiem, że to przychodzi nam z wielkim trudem, to przyjęcie tego poselstwa. Pójdę jeszcze kawalącik dalej, bo chcę powiedzieć, że ta kobieta, która tutaj została przedstawiona, Maria Magdalena, której poświęcamy nieraz rozważania właśnie gdzieś w okolicach Wielkiej Nocy, bardzo dziwnie została przedstawiona przez Marka. Marek mówi tak, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, mógłby na tym skończyć, ale to jest mężczyzna. Więc mówi, ukazał się Marii Magdalenie, z której wypędził 7 złych duchów. Żebyście wszyscy wiedzieli zawsze, że to jest kobieta co najmniej dziwna. Co najmniej dziwna. Musiała mieć fatalną reputację. Gdybym was zapytał 7 złych duchów, to odpowiedzielibyście 7 to jest liczba pełni. Możemy więc powiedzieć, że ona była po prostu w pełni we władaniu złego ducha. Jej ciało było pod władaniem złego ducha, jej psychika była pod władaniem złego ducha, jej duchowość była pod władaniem złego ducha, całość, jej cała, ona cała była pod władaniem złego ducha. I to jest po prostu fenomenalne i to jest po prostu fantastyczne, że Jezus Chrystus taką osobę wybiera jako swojego świadka. I to pokazuje nam, że nie ma takiej sytuacji, w której się znajdujesz, nie ma takiej historii, takiej przeszłości, takiego rodzaju zniewolenia, któremu kiedyś podlegałeś, w którym Chrystus postawiłby krzyżyk i powiedziałby, ale ty się nie nadajesz, bo masz złą reputację, bo coś się w twoim życiu złego działo. Chcę powiedzieć, właśnie taką kobietę, pełną złych emocji, pełną demonów, którą uwolnił od tego wszystkiego, właśnie ją czyni apostołką wobec wszystkich apostołów. I do niej mówi, idź i powiedz to moim uczniom. Idź, masz, jesteś posłana, jesteś szeluchim, jesteś apostołką, jesteś osobą, która została powołana do tego. Czy to nie jest przełamywanie barier, przełamywanie granic, przełamywanie stereotypów, przełamywanie sposobu myślenia, przełamywanie naszej mentalności, żebyśmy zupełnie zapomnieli o tym, w jaki sposób traktować drugą osobę. Dla mnie taką bohaterką Maria Magdalena, ale dla mnie taką bohaterką jest i pozostanie zawsze Rahab, ta nierządnica z Jerycho. Była nierządnicą. Wszyscy mogą więc postawić na niej krzyżyk, powiedzieć, że jest osobą drugiego sortu. Ale to ona jest napisane, uwierzyła. Bo słyszeliśmy, powiada w pewnym momencie, słyszeliśmy, co Bóg zrobił wam, gdy was
wyprowadzał z Egiptu. Słyszeliśmy, co Bóg zrobił faraonowi. Słyszeliśmy, co Bóg zrobił z wami, gdy szliście po pustyni, jak Bóg was karmił manną, jak dawał wam przepiórki, jak ze skały wyprowadził wodę. Słyszeliśmy, jak pokonaliście Oga, króla Baszanu. Tak? Słyszeliśmy, jak pokonaliście obcych wrogów i struchlało nasze serce. Dlatego wiem, dlatego jestem pewna, że wasz Bóg jest prawdziwy. Dlatego chcę do was przystać, bo wiem, że wśród was jest prawdziwy Bóg. Była osobą wykluczoną, była osobą należącą do zupełnie innego, jakby to powiedzieć, innej kategorii i właśnie ona się nawraca. Bóg zawsze nam to robi. Łamie nasze stereotypy. Chcę się tylko zapytać, czy skutecznie. Bóg ciągle pokazuje, tak jak myślisz, nie myśl dalej. Zacznij patrzeć, jak ja na to patrzę. Zacznij słuchać, co ja o tym mówię. Izajasz tak powiedział, prawda? Moje myśli nie są jak wasze. Moje ścieżki, moje sposoby myślenia nie są takie jak wasze. Chcę się zapytać, chcemy nauczyć Boga naszych ścieżek? Czy chcemy, żeby On nas nauczył swoich ścieżek? Chcemy Go wprowadzić w nas, w nasz świat pokręcony i zrobić Go jednym z nas? Czy chcemy wejść w Jego sposób myślenia i zacząć myśleć tak jak On? Czy jesteśmy gotowi do tego? Bo zmartwychwstanie, bo to wielkanocne poselstwo właśnie nam to mówi. Że On działa zupełnie inaczej, niż byśmy sobie to wyobrażyli. A jednocześnie przedstawione są kobiety przerażone, szlochające, tak jak widzieliśmy, tak jak tutaj czytaliśmy przez chwilkę, że były kobietami, które dławił strach, dławił przerażenie, się bały. To nie jest jakaś taka apoteoza kobiet, nie? Że jesteś kobietą, więc jesteś odważna, a jesteś mężczyzną, to jesteś szlochający, jesteś płaczący. To nie są te proste schematy. Tak? Wśród apostołów jest Piotr, który pędzi, żeby sprawdzić, czy co się dzieje z pustym grobem. Jest Jan, który chce sprawdzić, co się dzieje tam na miejscu. I są kobiety, które są zupełnie zamknięte, przerażone, przestraszone i po prostu zdławione strachem. Reakcja tych świadków na zmartwychwstałego, na zmartwychwstanie pozwala nam mieć nadzieję, siostry, bracia, że Bóg chce nas wprowadzać w taką głębię. Tydzień temu zwróciliśmy okazję, uwagę przy okazji ślubu Darii i Michała na rany, na Tomasza. Zwrócę waszą uwagę tylko, bo mówimy tutaj o różnych reakcjach na zmartwychwstanie. Tomasz też mówi, ja nie wierzę. Też mówi, póki nie włożę swoich palców w jego dłonie, póki nie włożę ręki w jego bok, nie uwierzę. I zwrócę waszą uwagę, zwróciliśmy uwagę na to, że Jezus tego ucznia jakby bierze na indywidualny tok nauczania, indywidualny tok studiów. Zajmuje się nim osobiście. I może jesteś kimś takim, kim Chrystus się chce zająć osobiście, chce cię przekonać do swojego sposobu myślenia, do swojego stylu życia. On chce cię przekonać. Chcę się was zapytać, siostry, bracia, czy chcemy dać mu się przekonać? Czy już wszystko wiemy? Bo jest jeszcze druga grupa, bo tutaj mieliśmy tę pierwszą grupę kobiet i mężczyzn, którzy usłyszeli dobrą wiadomość, ale Wielkanoc, o poranku wielkanocnym pojawiły się dwie informacje, jak powiedzieliśmy. Jedna o tym, że Chrystus zmartwychwstał, a druga o tym, że grób jest pusty. I co teraz zrobić? Strażnicy grobu, którzy byli świadkami pewnych nadzwyczajnych wydarzeń, im się Chrystus nie objawił, ale widzieli coś, co sparaliżowało ich, tak powiada Mateusz, tak? Coś, co spowodowało, że oni po prostu byli przerażeni i zupełnie nie mogli się ruszać. Tutaj jest to szczegółowo opisane w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale. Kiedy więc ci żołnierze, ci strażnicy znaleźli się w tej sytuacji, poszli ostatecznie do swoich, do arcykapłanów. Tutaj czytamy, strażnicy poszli do miasta, tutaj 28 rozdział Ewangelii Mateusza, poszli do miasta i opowiedzieli o wszystkim, co się stało arcykapłanom. To była taka informacja jakby ogólna. Rano okazało się, że coś gruchło, trzasło,
kamień upadł, pieczęcie zerwane i jeszcze jakaś jaśniejąca postać była, która rozmawiała z kobietami. Nie mamy pojęcia, co się stało, ale grób był pusty i możemy wam gwarantować, że my tutaj byliśmy na straży i na pewno kontrolujemy rzecz i wiemy, że nic takiego złego się nie mogło wydarzyć. Coś po prostu dramatycznego. Poszli do arcykapłanów, by im to powiedzieć. I to, co się tam dalej wydarzyło, to jest po prostu synonim wszystkiego tego, co byśmy określili mianem propagandy. Czytamy tutaj, że zebrali się na naradzie ze starszymi i dali żołnierzom sporo srebrników i powiedzieli tak: rozgłaszajcie, że uczniowie przyszli nocą, ukradli jego ciało, gdy my spaliśmy i jakby coś się stało, to my będziemy was brać w obronę. Z jednej strony z tego pustego grobu płynie wiadomość, że zmartwychwstał, z drugiej strony zaczynamy dostrzegać, na czym polega manipulacja. Piotr i Jan pobiegli do grobu, żeby zobaczyć, co się naprawdę stało. Weszli, widzieli, że grób jest pusty i wrócili, zastanawiając się. Tak robi każdy uczciwy człowiek. Bada fakty. A co zrobili arcykapłani? Oni prawdę znają. Tak? Oni wiedzą, kim jest Jezus. Oni wiedzą, kim są apostołowie. I oni nie pozwolą na to, żeby ktokolwiek zmienił ich sposób myślenia. Tu o to idzie bitwa cała. Idzie bitwa o to, czy jesteś gotowy zmienić swój sposób myślenia, czy już wszystko tak doskonale wiesz, że znasz prawdę i możesz po prostu układać wszystkie rzeczy pod tę prawdę, którą doskonale znasz. Jeśli na dodatek masz władzę, tak jak oni, możesz opłacić ich poglądy, bo kłamstwo im ma słabsze podstawy, tym musi być mocniej wzmocnione pieniędzmi, władzą i strachem. Oni mają taką możliwość. Pieniądze, władzę i mogą rozsiewać strach. To jest mechanika powstawania propagandy. Kłamstwo powtarzane w nieskończoność. Kłamstwo wciąż i wciąż przywoływane, które spowoduje, że siostry, bracia, kiedy spowoduje, że to jest takie zawieszone, spowoduje, że człowiek jest powolutku urabiany. Czytałem, myślę, że każdy z nas, czytając wiadomości z Ukrainy, czytałem o tym, że wielu, którzy znajdują się na przestrzeni, gdzie prowadzone są walki, wywożonych jest do Rosji. I obawą Ukraińców, którzy zostają, jest to, że ci wywiezieni w głąb Rosji zostaną poddani totalnej manipulacji. Jest jeden program telewizyjny, który kółko będzie powtarzał jedną prawdę i doprowadzi do tego, że nawet ci, którzy mogli widzieć różne nieszczęścia, zaczną, patrząc się w ten ekran telewizora, widzieć rzeczy zupełnie inaczej. To jest jeden problem. Inny problem chyba, który wszyscy dostrzegamy doskonale, jest to, że gdy słuchamy różnych opinii, które panują w Rosji na temat tego, co się dzieje na świecie, jesteśmy wstrząśnięci faktem, jak bardzo można opanować ludzki umysł, jak bardzo można zmanipulować człowieka, żeby z agresora zrobić ofiarę, z ofiary zrobić kata. Jak bardzo można to zrobić, mając do dyspozycji pieniądze, władzę, środki przekazu. Dokładnie to jest tutaj napisane. Mają w ręku pieniądze, władzę, środki przekazu. Te środki przekazu są może takie dość pospolite, bo macie rozgłaszać to. W jakikolwiek sposób macie mówić o tym, macie głosić, że to nie jest prawda. Oni tego niczego nie sprawdzili. To mnie przeraża. Niczego nie sprawdzili, a są przekonani, że mogą tę prawdę rozgłaszać. Wielkanocny poranek wyruszają w świat dwie wiadomości. Jedna, która mówi o tym, że Chrystus powstał z martwych, pokonał śmierć i to jest najbardziej sensacyjna wiadomość, nie tylko tego poranku, ale każdego poranku, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, że żyje, że jest pierwszym, który przekroczył bramy śmierci nie po to, by tam kiedyś wrócić, ale po to, by nas poprowadzić do nowego miejsca, do domu Ojca. Najbardziej radosna i sensacyjna wiadomość w dziejach historii, w całej historii świata.
Ale też idzie druga wiadomość. Wiadomość, która u podstaw ma to, co nazywamy fake newsem, tak? Czyli po prostu nieprawdziwą wiadomością. Wzmocniona pieniędzmi, siłą. Jak bardzo mocno, to chcę powiedzieć tak, do dzisiaj ta myśl krąży w świecie, do dzisiaj jest ona powtarzana, do dzisiaj się powtarza to kłamstwo, że apostołowie wykradli Chrystusa. I chociażbyś użył wszystkich argumentów i pokazał, że to jest niemożliwe, to ich umysł jest już owładnięty kłamstwem. Tak jak umysł wielu Rosjan, owładniętych kłamstwem, tak? I choćbyś dzisiaj im pokazał zdjęcia i pokazał filmy i pokazał, co się naprawdę dzieje, to oni ci powiedzą, że to nie jest prawda. Że przecież nikt by tak nie robił, tak? Żaden Rosjanin by do tego się nie do tego by po prostu się nie zniżył, żeby coś takiego robić. Słyszeliście takie wystąpienia? Tak bardzo zmanipulowane umysły, tak bardzo ulegające propagandzie. Chcę zwrócić waszą uwagę, bo to jest coś wstrząsającego i myślę sobie, że te dwie wiadomości, ta wiadomość o tym, że Chrystus zmartwychwstał, ta wiadomość, która niesie życie, ta wiadomość, która mówi, to jest przebiśnik. On pierwszy zmartwychwstał, my z nim zmartwychwstaniemy. To jest nowe życie, to jest nowa nadzieja, to jest życie po prostu, zderzone z prymitywnym, obrzydliwym kłamstwem. Te dwie informacje ciągle są w świecie. I chcę powiedzieć, od nas zależy, czy będziemy propagatorami pierwszej czy drugiej. Czy będziemy uczestniczyć w tej propagandzie fałszu jako tak zwani pożyteczni idioci, mówić, że no nie wiadomo, nie wiadomo. Oczywiście my jako Kościół tego robić nie będziemy, ale żyjemy w świecie, w którym widzimy, że coraz więcej tego jest. Czy będziemy świadkami zmartwychwstałego i będziemy mówić, zmartwychwstał. Nie ulegajmy propagandzie, nie ulegajmy manipulacjom. Wiemy, że ten świat jest rzeczywiście w rękach złego i że rzeczywiście każda możliwa manipulacja jest tutaj dopuszczalna. Widzimy to na własne oczy. Widzimy i nie wierzymy, że aż tak bardzo można, ale można. Ja myślę sobie, że ci ludzie tam w dalekiej Rosji, oni są naprawdę przekonani. W 100% są przekonani, że ich przywódca jest świetlaną postacią, a wszystkiemu winni są ci obrzydliwi neonaziści z Ukrainy. I to jest po prostu dramat, że ktoś dał sobie tak bardzo wyprać mózg. Ale to dotyczy każdej sytuacji i nas również. To jest takie wezwanie do tego, byśmy siostry, bracia, nie ulegali takiej zręczności. Bo niektórzy giną jako męczennicy, a inni są po prostu ofiarami własnych kłamstw. I dzisiaj możemy powiedzieć tak, cokolwiek by się nie działo, chcę być świadkiem Jego zmartwychwstania. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że uwierzyłem temu, co mówi Święta Księga. Uwierzyłem. Ale przede wszystkim dlatego, że doświadczyłem Jego miłości. Doświadczyłem Chrystusa zmartwychwstałego. On mi odpuścił moje grzechy. On stanął na mojej drodze. Jestem pod głębokim wrażeniem tego, co On zrobił. I On mi zdjął bielmo z oczu i przestałem przystawać do manipulacji i do propagandy. Chcę żyć Jego świętym słowem. Reakcje na zmartwychwstanie. Nieoczekiwany, niewytęskniony, ale zmartwychwstały Bóg, zmartwychwstały Chrystus pokazuje nam jedną najważniejszą rzecz, że Bóg robi swoje. Bóg robi swój plan. Nie patrząc i nie bacząc na to, co się dzieje wokół. Czekamy czy nie czekamy na Niego. Tęsknimy czy nie tęsknimy. On swoje robi. Ale jako Kościół stańmy po Jego stronie. Jako Kościół czekajmy na Jego działanie. Jako Kościół wyczekujmy tego wszystkiego, co mówi. Jako Kościół rezygnujmy ze swoich stereotypów, z takiego myślenia w kategoriach takich zero-jedynkowych. Ja mam zawsze rację, ty się zawsze mylisz. Jako Kościół jesteśmy gotowi zaufać Słowu Chrystusowemu. Chociażby było naprawdę sensacyjne. Chociażby brzmiało, że Chrystus zmartwychwstał. Chcemy Jemu zaufać, oczekiwać na Jego działanie. Wierzę w to, siostry, bracia, że jesteśmy właśnie dzisiaj
do tego przygotowani. Ale wiem też, że kłamstwo wokół nas, które się szerzy, zło, które się szerzy, można rozbić tylko w jeden sposób. Mówić prawdę. Mówić prawdę w miłości. Mówić prawdę o tym, że rzeczywiście zmartwychwstał. Bogu niech będą dzięki. Amen.